Pociąg Renio do stacji Głogów, do stacji Leszno. Planowy przyjazd godzina 7.20. Jest opóźniony około 10 minut. Za opóźnienie przepraszamy. Jednocześnie informujemy, że opóźnienie pociągu może ulec zmianie. Prosimy o zwracanie uwagi na komunikaty. Niedaleko stąd trenuje się cotygodniowo. No i tu mamy taki, kiedyś pokazywałem w moich filmikach, że w Opolenicy tu mamy takie nowe osiedle i nazywa się ono Zamkowa, czyli to jest ulica Zamkowa. No i zawsze myślałem, dlaczego Zamkowa? Co kiedyś tu był zamek czy co? A po tej stronie nigdy nie jeździłem, a teraz przejeździłem i zobaczyłem tu takie tablice i zobaczcie, tu okazało się, że tu był kiedyś zamek w Opolenicy. Od początku dziejów Opolenicy po zachodniej stronie wiodącej ku Poznaniowi przeprawy przez Mogilnicę, czyli to rzeka miejscowa, znajdowała się budowa o charakterze obronnym. Była rezydencja kolejnych właścicieli lub też siedzibą dzierżawców majątności opolenickiej. Przez 330 lat byli oni opolińscy herbu Łodzia. Początkowo znajdował się tu drewniany grodek, następnie stanął murowany zamek z kaplicą pod wezwaniem świętej Barbary, a w końcu rezydencja o charakterze pałacowym. Położony na południe od drogi poznańskiej obiekt był wielokrotnie niszczony i przebudowany. Zamek został zniszczony podczas potopu szwedzkiego w 1656 roku, a później zdewastowany i ograbiony przez wojska rosyjskie w okresie Konfederacji Barskiej, który aktywnym uczestnikiem był ostatni z rodu opolińskich Wojciech Leon. Po jego śmierci obiekt popadał w ruiny i ostatecznie rozebrany został w połowie XIX wieku przez niemieckiego właściciela. Jedyną materialną jego pozostałością są zamkowe kamienie, użyte przy budowie budynku szkolnej przy ulicy Poznańskiej. Według miejscowej legendy, nie mającej potwierdzenia w źródłach, urodziła się tu Katarzyna Opalińska, małżonka króla Polski Stanisława Leszczyńskiego. Nie ulega natomiast wątpliwości, że królowa Katarzyna w 1685 roku odziedziła Wojnowice, Szewce, Łagwy i połowę Kozłowa. Na tym właśnie polegają niebudzące wątpliwości związki królowej Katarzyny z ziemią opalenicką. I zobaczcie, właśnie tu on był kiedyś. Boże, jakaś rzeka jeszcze była taka większa, teraz jej nawet i nie widać tu. No a teraz oczywiście, że znajduje się wszystko takie nowoczesne budyneczki. Policję mamy tu. No i tak to wygląda teraz. Dzień dobry, witam wszystkich na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy na jarmarku w Opalenicy. Mieszkamy w takim małym miasteczku. Liczy ono niepełnych 9500 osób, ale zobaczcie, jakie tu jest piękno. Dlaczego zawsze mówię w swoich filmikach o tym, ile ma nasze miasto? Dlatego, że na przykład u nas w Mołdawii podobne miasto z takiej ilością osób, mieszkańców, podobnego nic nie będzie miało. Wszystko będzie smutno i ciemno. Nie będzie takiej radości, piękności i tak dalej. Raz wybić. Nie, to 300 zł. Mamy oczywiście, że ryneczek taki niewielki, ale no miły. Przystojny i miły. A nic nie widać. Zespół szkół. Ludniki.
Ceny trochę mniejsze od tych poznańskich i warszawskich. W dwa razy mniejsze. Ha? Wow. Zapraszamy, niech Państwo spróbują. Wiotliny. Po smakach. Niezobowiązująco. Podobne sery widzieliśmy też w górach polskich. Tam też dużo, sporo takich sprzedają. Barszcz kosztuje 6 zł, a kiełbasa z grilla 15. Herbata 6 zł, kawa 6 zł, hot dog 6 zł, ryba w zalewie 10. Słuchajcie, nie takie wysokie ceny. W Warszawie tam za bardzo wysokie ceny. Tu u nas w Opalenicy nie takie. A tu mamy nawet herbatkę i kawę za 5 zł. Nie pytaj z jakiej. No to wszystko, małeńkie miasteczko, małeńka jarmareczka. Ale ładna, przytulna taka. Żeby lokalsi mogli przyjść tu i mieć jakiś nastrój świąteczny. Dlaczego nie? Świąteczne pierniki. W Niemczech ich bardzo sporo, bardzo dużo. Tu w Polsce nie widzę tak za dużo ich. Zapraszamy na słodkości. Jak prawidłowo zrozumiałem, to ludzie po prostu ze szkół różnych robią jakieś słodkości i sprzedają. Słuchajcie, ostatnio kiedy byliśmy w Gorzowie Wielkopolskim, znaleźliśmy w mieście tylko jeden toalet. W małej Opalenicy ich tu już 4. Na mały taki kwadracik. Kawałek plości ten rynku. Zobaczcie, jaki mamy tu sklepek. Piękny. Jak dekorują po prostu na dworze. Krzesła. I całą noc. I całą noc ono świeci. Pięknie. Zobaczcie, tu nawet jest są pierniczki. Można skosztować ich. Pierniczki. Bezpłatnie. Smacznie. Czekoladowy? Pięknie w Polsce dekorują różne sklepiki. Bardzo pięknie. Może teraz tutaj znów stał i znów dalej swe szanie wiruje pył. Tylko o mnie. Dzięki ogromne. Dziękuję za wspólne śpiewanie. Mam nadzieję, że jeszcze pośpiewamy dzisiaj trochę. Chyba musimy się troszkę rozgrzać, bo pogoda nie rozpieszcza, chociaż ja powiem szczerze, że wcale nie narzekam. Lubię taką pogodę i chyba wolę, jak jest chłodniej, niż jak są jakieś totalne upały. Także teraz panorama Tatr, już z bębnami, ze wszystkim, żebyśmy się mogli trochę rozgrzać przed następnymi piosenkami. Także bardzo proszę i zapraszam gorąco. Panorama Tatr. Pełno chmur,
Na poduszce leży kurz. Co robimy w środku dnia? W tym pokoju ty i ja. Słońce słów brednie dom, gotowy sojusz nawet dwór. Tylko wejść, mówisz mi.